Szanowni Państwo, pozwólcie, że to moje krótkie wystąpienie tutaj na tym węźle dróg szybkiego ruchu, dróg ekspresowych będzie podziękowaniem. Podziękowaniem po pierwsze dla pana Czesława Hoca za to, że w 2013 roku już powołał do życia grupę parlamentarną, która pokazywała jak ważna jest S11, bo tutaj. Spotykamy się w miejscu, gdzie S6 styka się z S11, a S11 to droga życia dla Środkowego Pomorza. Droga życia, która będzie po pierwsze łączyć z autostradą A2, ale potem dalej na południe, tutaj stąd najpierw do Bobolic, potem Szczecinek i na południe Piła, Chodzież, Poznań i przez południową Wielkopolskę do Górnego Śląska, do, na Śląsk. To znakomicie poprawi perspektywy gospodarcze całego Środkowego Pomorza, więc bardzo dziękuję panu posłowi, panu, który, panu Czesławowi Hocowi, który znakomicie rozpoznał potrzeby strategiczne Środkowego Pomorza, i kiedy nikt o tym jeszcze na serio nie myślał, że to jest możliwe, ubiegał się o to przez szereg lat i dzięki temu jesteśmy dzisiaj w miejscu i w czasie takim, w którym możemy powiedzieć z panem ministrem Adamczykiem, że mamy zapewnione i finansowanie, oczywiście to jest proces wieloletni, ale również, że... Na wszystkich poszczególnych etapach budowy drogi S-11 rozpoczęły się pewne prace. To oczywiście są zazwyczaj prace o charakterze administracyjnym, przygotowawczym, zezwolenia środowiskowe i tak dalej, i tak dalej, ale ważne, że one już są, że wpisaliśmy, że te półtora miliarda złotych jest w programie budowy dróg i w perspektywie jak tylko te zgody administracyjne będą pozyskane, to Roboty ruszają. Chciałbym też podziękować bardzo pani minister Golińskiej, owodnica Szczecinka, ale też i całe jej zaangażowanie, żeby Środkowe Pomorze Południe było jak najlepiej skomunikowane dla celów turystycznych, dla celów gospodarczych, biznesowych, inwestycyjnych. To szalenie ważne. Bardzo dziękuję, pani minister. No i oczywiście osobie, z którą bardzo blisko współpracuję, często rozmawiamy o pomorzu. Środkowym, o Koszalinie, około brzegu, o wszystkich miejscowościach. A znam je dobrze, bo tutaj z Wrocławia jeździłem bardzo często w te okolice w dawnych latach. Znam wszystkie nadmorskie miejscowości: Pustkowo, Łukęcin, Rewal, Pobierową, Żerzyno. Oczywiście dziwnów, dziwnówek, Międzyzdroje itd. i tak dalej. Nie wiem, jaką drogą przez mękę była droga ze Szczecina do Koszalina, bo sam ją często przemierzałem z Pawłem Szefem z panem ministrem. Często o tym rozmawiamy, żeby właśnie na te tereny, które, jak wiedzą mieszkańcy doskonale tych ziem, przez wiele lat były terenami wykluczonymi wykluczonymi komunikacyjnie, ale właściwie też wykluczonymi społecznie, szanowni państwo, ponieważ tutaj na początku procesu transformacji niestety zapomniano o terenach popegierowskich, zapomniano o miastach, miasteczkach, jak Łobez, Świdwin, Płoty. Gdzie czasami bankructwo jednego zakładu pracy oznaczało dramatyczne bezrobocie na tych terenach. Dlatego cieszę się tak bardzo, że oprócz naszych działań gospodarczych, które doprowadziły do tego, że mamy dzisiaj tu dużo lepszą sytuację na rynku pracy, że tworzymy jeszcze lepsze podstawy do rozwoju gospodarczego, do optymizmu społecznego. I bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili, a w szczególności moim drogim współpracownikom panu Pawłowi Szefernakerowi, Czesławowi Hocowi i pani minister Golińskiej, pani minister Małgorzacie Golińskiej. Dziękuję bardzo.